Witajcie moi drodzy, z tej strony Kira. Witam was w kolejnym odcinku ze Slime Ranchera. Słuchajcie, ja się przespałam. Tutaj się wchodzi. Słuchajcie, dzisiaj zadbamy o to, żeby nasze slimiki miały takie jedzenie jak lubią. Dobrze, że znalazłam na C, bo to też to akurat lubią nasze nocne. Więc to nam wyrośnie. Myślę, że sobie założymy jeszcze jedną farmę. Szlak, niepotrzebnie tak to zrobiłam. Zastanawiam się nad zrobieniem drugiego kurnika, głównie ze względu na to, żeby gdzieś sobie hodować wszystkie kurczaki, a na przykład w tamtym tylko z tą heny, które mi są potrzebne do cudownych tabi slime'ów. Te marchewki też mi w sumie nie będą potrzebne. Chociaż... tutaj są... Dobra chłopaki, ja wam na razie wrzucę tak jedzenie. Wy sobie zgarnijcie to. Wy dostajecie to. Wy dostajecie to. A wy karotek nie dostajecie. Mam nadzieję, że tyle kurczaków, ile tam zostało, wystarczy. I sobie powoli zaczniemy ogarniać hajs na laboratorium. Wow. No dobra, trochę nam się tego zbiera. Słuchajcie, gdzieś tam dostałam od was propozycję a propos tego, żeby wrzucać więcej slime'ów do klatek i tak naprawdę więcej szybciej hajs rozwijać, natomiast nie wiem, czy jest sens. Po pierwsze, niepotrzebne przyspieszanie serii. Myślę, że każdy chce, żeby ta seria trwała jak najdłużej. I ostatnie nam zostały do ogarnięcia. Teraz tak. Dla skalistych mamy jedzenie, dla latających mamy, dla tabi mamy. Potrzebujemy zebrać mango i od oniona i to sobie dzisiaj spróbujemy ogarnąć. Mamy połowę hajsu do laboratorium, jest ok. Tutaj sobie mogę coś posadzić i właśnie idziemy zbierać. W sumie teraz tak. Zastanawiam
się, od czego logicznie byłoby zacząć. Też się zastanawiam, gdzie mam... Mam tu gdzieś jakiegoś kuciaka. Gdzie jesteś? Fuck. Po prostu fuck. Idziemy na poszukiwanie mango i... od oniona to jest mango? Tak, minit mango. Tu są buchaczki. Macie też to, znajdźcie moje dobre serduszko. Te to sobie ładnie żyją, dobrze, że się nie łączą z czymś innym. Tutaj powiedz od onion. Jeszcze nie wyrosło. W mordę Jerzyka, no. Spróbujemy sobie skoczyć tu na górę. Może coś w tej jaskini będzie. Mowy mi wyglądają całkiem nieźle, muszę przyznać szczerze. Zastanawiam się, czy tutaj w ogóle coś cokolwiek rośnie. Chyba nie bardzo z drugiej strony, ich jest aż tyle, że... tak naprawdę dość ciężko, żeby coś tutaj sensownego wyrosło. Zresztą zobaczymy, czy nam powyrastały rzeczy. Może tu coś jest? Tą henę też możemy pozbierać. Jak ich tu tyle jest, to żal nie zgarnąć. Już nie ekscytować się za bardzo. Wyrosło. Jeszcze nie. Mnie to, że za cholerę nie wiem, gdzie są mint mango. W sensie ja je gdzieś chyba znalazłam. Pewnie je tu będę miała. Nie znalazłam ich. Aha. A bardzo ich potrzebuję. Hmm.
lądą wszędzie, gdzie coś rośnie. To było oka, oka, tylko się zestarzało. A oka, oka lubią radowe slajmy, ale tam już mamy dla nich zapewnione jedzenie. Są buraczki. Tu jest promieniowanie. Muszę też skrzyneczki ogarniać. W skrzyneczkach gdzieś może będzie. Tu są oka, oka, tego nie chcemy. Te mint mango mogą być tak naprawdę gdzieś w tej drugiej krainie. Też jest gdzieś tam duża szansa. Stonehenge. Yep. Chodźcie chłopaki, im was więcej, tym lepiej. Coś ciekawego rośnie? Nie. Tu jest wyjście na farmę. Pójdę tu na górę, to co tu będzie? Aha, teren w obudowie. No dobra. W sumie to już jest, kurde, 18. Dużego slajma nakarmić. Jeszcze nic, nic. Szkoda. Hen, hen, idź sobie wolno. Tak, dobrze będą, że to jest duży tapis. Mogą w sumie te henheny tam połapać. Zauważyliście, że przeskoczyłam to nie mając boosta. No. Co jest? Cisza, spokój, bez jakichś tutaj niepotrzebnych zamieszek. Kurczaka nie potrzebujemy. Masz. Dobra.
Już jakoś podkarmiony jest, okej. Co z tymi bogofrutami na razie zrobię? Nie mam w sumie dla Krysta... Aha, ona chyba jedzą tylko warzywa. Tutaj macie odpowiednie. A my idziemy, Lulu. Lecimy na drugą krainę. Lecimy na poszukiwanie szczęścia. W miarę możliwości zgarniamy henheny, bo tam jeszcze jednego mamy do odblokowania ziomka. Po drodze, więc... ze wszelkiego rodzaju kurczaki pozgarniać. Będą dobrze, bo wyskakują. To już wszystkie zażarło. Dzięki za zżarcie kurczaka, którego miałem zebrać. Małego też nie chcemy. I na razie lecimy do przodu. Tutaj może jakieś kurczaki nam wyskoczą. Same małe. Też same małe. Dzięki, slime. Przecież slime wszystko żerne. To też jest duży tabisem. On nam chyba teleport otwiera, o ile dobrze kojarzę. Tu rosną te. Myślałam, że a może tutaj mint mango, ale nie, dupa. Dupa. Chociaż z drugiej strony mango lubią... miodowe, więc może będą przy tych miodowych gdzieś rosły. Co dalej nam nie rozwiązuje problemów z onionem. Wleciałam tu, to mi niepotrzebne. A to jest w ogóle wejście, a ja się jaram, że wleciałam. No nic, jestem zdolna, to mi trzeba przyznać, to wybitnie. To mam nadzieję, że nikt z was nie stwierdzi, że nie wybitnie. Czekaj, co napię sobie się kakałka. Dobra, cisnę z buta. Fajnie było jeszcze w dzisiejszym odcinku wrócić na farmę. Jest! Mamy mint mango. W sumie stąd możemy zabrać.
Chyba trzeba wrócić tam i szukać tych od onionów. Łano, czego mnie bije ci dziadę? To nie dla was. Dla was. To dla was. To idziemy zasadzić. Póki tu jesteśmy. Się nie przydało. W sumie stać mnie na to. Jeszcze potrzebuję jedno na odonione. Nie wiem, jak rosną rzeczy w jaskini, powiem wam szczerze. To mnie trochę martwi. To jest dla was. Zaraz w sumie zobaczę, czy mogę zrobić jaskini w ogródek. Mogę. Kupię sobie jeden. Stąd nam będzie bliżej. Jest, jest. Ja mam nadzieję, że od oniona można sadzić. W ogóle to... Macie, jedzcie. Mógłbyś od oniona zostawić dziadu? Może gdzieś jeszcze wyrósł? Oczywiście wolałbym mieć z dwa, ale no... Nope. Właśnie, bo tu chyba na górze było. Były buraczki, ja dobrze kojarzę. Tak, bo tego buraczka trzymusa chciała posadzić. W sensie posadzę buraki w jaskini, zobaczę, czy wyrosną. Jak wyrosną, to się tam zrobi kolejną. Kolejny ogródek. Ten silos muszę pamiętać, żeby z niego kiedyś skorzystać. No niby rośnie. O, to się może przydać. No dobra, na początek lecimy tutaj, sadzimy odoniony, które mam nadzieję można posadzić. Idziemy ogarnąć ta. Ta, no wiecie, cza. Garden pyk. Może to one rosną. Ojojoj. Dobra. Może się tak poulepsza później wszystko.
Też są uwagę, więc znam kryształowym. Chłopaki są strasznie wkurzeni, ale też są tam strasznie głodni. Możemy zasysać. Ojojoj. A no tak, im daje ich ulubione żarcie, no to sypią polartami. W sumie nie ma co dziwić. Dobra. To już się tutaj aktywuje, niech to się ściąga. Tych odonionów chyba będziemy musieli posadzić troszeczkę więcej. Nie powiem. To za bardzo jedzenia chyba nie dostały niestety. No coś tam wyrzuciło, jest okej. Okay. To rzuciłem 3. Może nam się już udać się odblokować laboratorium. Zobaczymy. I tak, nawet jeśli to pójdziemy zwiedzać w kolejnym odcinku. No nie powiem, ale hajsy ładnie teraz lecą. Myślę, że damy radę dobić. Chociaż... czy wbijemy na tym tysiaka? Ach, tak niewiele brakowało. Ale te wyrzuciły nowe porty. Tu są jakieś... Może jednak da radę? W sumie za wiele nam nie brakuje, więc powinno być ok. I chyba to będzie odblokowanie wszystkich obszarów, tak. Mamy to, słuchajcie. Idziemy sobie jeszcze, jak pykniemy laboratorium. Mamy dostęp do nowych maszynek, ja nie ukrywam jeszcze, nie wiem co one robią. Ale dobra, misiaczki, to tyle na dzisiaj. Wy ten odcinek powinniście zobaczyć w jutro, czyli piątek. No, także jeszcze stajemy w tym tygodniu w niedzielę. Tylko zapomniałam o jednej rzeczy. Dla was odpowiednio. Dobra, coś będziemy mogli pokombinować. Na ten moment wam z odcinek. Dziękuję, więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, widziane, pozdrawa, skin, no, trzymajcie się i cześć!